Monika Sołkowska, witam Państwa i zapraszam na podsumowanie tygodnia. Zakaz funkcjonowania placówek usługowych od godziny 23 do 6 rano w dni powszednie oraz organizowania imprez przez jednostki gastronomiczne po 3 w nocy w weekendy z wyłączeniem wydarzeń zamkniętych. Takie prawo działać ma na terenie Wałbrzycha od 1 stycznia 2013 roku. Radni miejscy 29 listopada podjęli uchwałę, która nie podoba się wielu przedsiębiorcom z regionu i urosła już do rangi tzw. wałbrzyskiej prohibicji. Właściciele sklepów i placówek gastronomicznych zapowiadają, że będą walczyć o odrzucenie uchwały, która może doprowadzić do ich upadku. Ta uchwała jest zgodna z konstytucją PRL, a nie z konstytucją III Rzeczpospolitej. Ja jako sklep nocny dostałem zezwolenie na sprzedaż alkoholu w sierpniu na 2 lata i nikt mi nie mówił wcześniej o tym podczas odbierania tej koncesji, tego zezwolenia. Będziemy się konsultować z prawnikami, czy to jest w ogóle prawne działanie Urzędu Miasta. Powodem wprowadzenia uchwały zdaniem Urzędu Miejskiego było około 100 skarg, które wpłynęły przez ostatnie 2 lata na zakłócenie ciszy nocnej na terenie Wałbrzycha. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepy nocne, są oburzeni, że to właśnie im przypisuje się ten proceder. Pojedynczy mieszkańcy, grupy mieszkańców, wspólnoty, zarządcy, administratorzy nieruchomości, również radni, składając interpelacje czy zapytania, czy wskazywali, że w niektórych rejonach dzieją się rzeczy niepożądane. Sprzedaje się alkohol na stacjach benzynowych, imprezy są w mieszkaniach prywatnych, później ludzie stamtąd wychodzą. Również oni też mogą robić jakiś hałas, mogą się źle zachowywać. Dlatego porządku w mieście, od pilnowania porządku są odpowiednie służby. Przedsiębiorcy uważają, że uchwała jest przykładem niekonsekwencji Rady Miejskiej, która z jednej strony zachęca ich do zakładania działalności gospodarczej, z drugiej utrudnia im funkcjonowanie. Właściciele sklepów zapewniają, że poniosą duże straty, które będą wiązały się także ze zwolnieniami w ich firmach. Na dzień dzisiejszy ja nie wiem, czy ja mam zwalniać już pracowników, czy mam na przykład wolny etat. Chętnie bym zatrudniła kogoś, ale ja nie wiem, jak długo mogę dać tę komuś pracę. Przedsiębiorcy mają również pretensję, że nie zostali poinformowani o projekcie uchwały. Ratusz broni się, że przeprowadził konsultacje, wysyłając takie dane do organizacji zajmujących się sprawami przedsiębiorców, Federacji Konsumentów i Związków Zawodowych. Żaden z tych podmiotów nie wyraził sprzeciwu. Może błędem było, że nie zostało bardziej to rozpropagowane i być może przesłane do wszystkich restauratorów i sklepikarzy, ci, którzy posiadają na przykład zezwolenie na sprzedaż alkoholu, ale muszę powiedzieć, że takich przedsiębiorców jest na terenie miasta około 500. Ale 15 prowadzących całodobowe sklepy. Proszę pana, tu muszę wejść w szczegóły, ponieważ zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydawane są zgodnie z wnioskiem. Rada gminy ani gmina nie ma prawa określać godzin sprzedaży alkoholu. W związku z tym tak naprawdę nie mieliśmy precyzyjnego wykazu przedsiębiorców, tych, którzy działają w nocy i sprzedają całodobowo. Ratusz jest zaskoczony wrzawą medialną, jaka rozpętała się w całej Polsce. Przytacza przykład Wrocławia, gdzie radni miejscy również podjęli uchwałę regulującą sprzedaż alkoholu w rejonie rynku. Projekt został jednak uchylony przez wojewodę dolnośląskiego. Również do tego organu zwrócili się wałbrzyscy przedsiębiorcy. Zebrali również parę tysięcy głosów za uchyleniem uchwały. W tej sprawie wystąpić ma również klub radnych SLD podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej. Prezydent zapowiedział również debatę, która ma się odbyć we wtorek 18 grudnia o 9 rano w sali Krzywej Zamku Książ. W dość burzliwej atmosferze przebiegało spotkanie przedstawicieli wałbrzyskiego magistratu z przedsiębiorcami. Konsultacje miały doprowadzić do kompromisu w sprawie uchwały dotyczącej m.in. zakazu sprzedaży alkoholu po godzinie 23 na terenie miasta. Porozumienie zostało osiągnięte. Na spotkanie w Zamku Książ miały zostać zaproszone środowiska przedsiębiorców działających w Wałbrzychu. Jak zwykle zawiodła jednak komunikacja. W ogóle nie zostaliśmy poinformowani, przyjechaliśmy, bo ta informacja ukazała się tylko w mediach. Wczoraj dzwoniliśmy do Urzędu Miasta, powiedziano nam, że wykonano 13 czy 15 telefonów do przedstawicieli wszystkich sklepów nocnych. Nikt z nas tutaj obecnych nie dostał żadnej informacji. Urząd Miasta tłumaczył się, że na terenie Wałbrzycha działa około 500 sklepów i 80 restauratorów. Nie do wszystkich z kolei magistrat posiada numery telefonów. Po rozpoczęciu spotkania Krzysztof Fila, kierownik Miejskiego Biura Obsługi Inwestorów i Przedsiębiorców, odczytał niektóre skargi, które składali mieszkańcy na zakłócanie ciszy nocnej.
Lokal jest bardzo blisko miejscowy koło naszych mieszkań. Poprzednio w tym miejscu prowadzono sprzedaż i konsumpcję alkoholu zarówno w jego wnętrzu, jak i na tarasie. Osoby korzystające z usług lokalu często do późnych godzin nocy upijały się i bardzo hałasowały, były agresywne, co zakłócało na mieszkańców wypoczynek w własnym mieszkaniu. Przedstawiciele Komendy Policji oraz Straży Miejskiej mówili również o ilości interwencji związanych ze spożyciem alkoholu. W tym niechlubnym zjawisku Wałbrzych niestety przoduje na Dolnym Śląsku. Za 11 miesięcy mieliśmy do zatrzymania, do wytrzeźwienia prawie 2220 osób. Proszę Państwa, to jest cyfra, która jest największa na Dolnym Śląsku. Żadne inne miasto takiej cyfry nie ma. I to jest wszystko związane z interwencjami publicznymi, domowymi, gdzie występuje bardzo często alkohol. To proszę sobie uświadomić, czy mamy u siebie w mieście problem, czy nie. Przedsiębiorcy, którzy przybyli na spotkanie, byli oburzeni faktem, że to ich wini się za wzrost patologii oraz interwencji związanych z zakłóceniem ciszy nocnej i zanieczyszczaniem miasta. Niektórzy wysunęli również wniosek, że odpowiedzialne za taki stan rzeczy są właśnie służby porządkowe. To Państwo jesteście winni tego, jak Wałbrzych w nocy wygląda. To Państwo jesteście winni tego, że w nocy jest alkoholizm. To Państwo jesteście winni tego, że Wałbrzych rano wygląda gorzej niż wieczorem. To nie jest problem sklepikarzy, to jest Państwa problem. Co więcej, przedsiębiorcy tłumaczyli również, że uchwała Rady Miejskiej nie pomoże, a jedynie pogorszy sytuację w mieście, rozpoczynając falę negatywnych skutków. My dajemy znakomitą szansę temu, żeby znowuż powstały tak jak za komuny Meliny. Tam się dopiero będzie działo naprawdę i każdy z nas to przeżył. W obronie sklepikarzy i restauratorów stanęli również przedstawiciele Sudeckiego Związku Pracodawców, zauważając, że uchwała jest nieprecyzyjna i może dotknąć także innych przedsiębiorców świadczących usługi całodobowe. Mówi się tak, w paragrafie pierwszym, chodzi o placówki handlu detalicznego, zakłady, w nawiasie punkty gastronomiczne i usługi dla ludności. Ja się chciałem zapytać, czy całodobowy parking strzeżony mieści się w tej kategorii? Czy taksówka osobowa mieści się w tej kategorii? Zakład. Na przykład firma ochroniarska mieści się w tej kategorii? Więc problem polega na tym, że no trochę chyba wpisując ten zapis o usługach dla ludności, ktoś się chyba nie do końca zastanowi. Organizacja uważa również, że powinno się częściej monitorować miejsca, w których dochodzi do negatywnych zdarzeń, a w szczególnych przypadkach odbierać koncesję właścicielom. Zakaz handlu po godzinie 23 jest jednak niesprawiedliwy dla całej rzeszy przedsiębiorców. Takie argumenty, które wypadały, czyli czy ten, który upija się, załatwia swoje potrzeby fizjologiczne w bramie, czy rozrabia, akurat kupił w tej placówce alkohol, a nie w innej, czy może miał w domu, czy może sam sobie wyprodukował. Czy może tutaj padło też, że gdzieś kupił w niewiadomego pochodzenia alkohol w jakimś innym miejscu? Czy on rzeczywiście, czy ten pracodawca, czy ten sklepikarz, czy właściciel sklepu ma wpływ na to, jak załatwia swoje potrzeby, gdzie załatwia swoje potrzeby? Obie strony zgodziły się, że uchwała wymaga doprecyzowania. Dzień później podpisane zostało porozumienie pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi sklepy nocne i lokale gastronomiczne, stowarzyszeniami handlowców i przedsiębiorców, policją, strażą miejską i gminą Wałbrzych. Prezydent Roman Szełemej zobowiązał się do wprowadzenia na najbliższej sesji Rady Miejskiej poprawki mającej na celu wstrzymanie wejścia w życie uchwały na okres pół roku. Choć Wigilia przypada dopiero na 24 grudnia, to zwyczajowo na kilka dni przed odbywają się spotkania wigilijne różnych środowisk. Podczas spotkań przy stole zasiadają wspólnie zarówno mieszkańcy poszczególnych dzielnic, jak i członkowie wspólnot samorządowych, stowarzyszeń czy placówek oświatowych. Jedno z takich spotkań wigilijnych odbyło się w Radzie Wspólnoty Samorządowej Sobięcin, gdzie przy wspólnym stole zasiadły dzieci. Tradycyjnie po przywitaniu przez przewodniczącego RWS Sobięcin Romualda Lindnera oraz proboszcza parafii świętego Józefa Tadeusza Wróbla wszyscy obecni na sali dzielili się opłatkiem. Drogie dzieci, szanowni opiekunowie, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, jedne z najbardziej radosnych, szczęśliwych świąt. Ja z mojej strony, ze strony Rady Wspólnoty Samorządowej w Sobięcim Gaj, życzę Wam wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, szczególnie w szkole, aby się Wam jak najlepiej wiodło. Drogie dzieciaki, pragnę wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia, żeby te święta przyniosły wszystkim radość, żeby te święta były czasem szczęśliwie przeżytym,
szczególnie w gronie bliskich, przyjaciół i żeby ta radość nie ograniczała się tylko do choinki, prezentów, ale byście też znaleźli drogę do źródła tych świąt. A co jest źródłem tych świąt? Zwyczaje tylko i to, co na stole i pod choinką? Czy źródłem jest Chrystus, który się rodzi, prawda? Dlatego też, jak teraz życzę wam, żebyście odnaleźli radość i szczęście, to też pragnę każdemu życzyć, żeby odnalazł Jezusa, który przychodzi, nie patrzy na zimno, nie patrzy na różne sytuacje, nie patrzy na człowieka, czy dobry, czy zły, ale pragnie przyjść do każdego, by go przemieniać i by go ubogacać i darzyć radość. Tego wam z serca życzę. I zawsze jest tak, że przy opłatku, to pewnie się już nie spotkamy, przynajmniej może nie z wszystkimi, składa się również życzenia na nowy rok. Niech i on będzie szczęśliwy, niech przyniesie same sukcesy, same radości, same zwycięstwa, promocje do następnej klasy, piątek i szóstek w dzienniku. No i tak patrzę i życzę wam też i kochających wszystkich domowników. Wszystkiego dobrego. Przyłamiemy się teraz opłatkiem za nim. Zanim jednak dzieci przystąpiły do spożywania wigilijnych potraw, wystąpili przed nimi ich rówieśnicy. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta plękają, cuda, cuda ogłaszają. Podobnie jak w wielu innych miejscach, tak i w domu dziecka Katarina w Nowym Siodle odbyło się spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyli podopieczni domu dziecka oraz placówki szkolnej dla dzieci i młodzieży niesłyszących i niedosłyszących w Nowym Siodle. Dzieci z domu dziecka przygotowały specjalny pokaz jasełkowy dla wszystkich zaproszonych gości. Serdecznie witamy wszystkich miłych gości. Chcemy wam dziś sprawić wiele radości. Jeśli się zdarzą pomyłki czasami, to wy nam wybaczcie i pomóżcie brawami. Idziemy tu do was z Nierada Kolędą. Ciekawe tu rzeczy opowiadać będą. Jako, że Polacy w tradycji to mają i co roku o tej porze jasełka przedstawiają. Więc my także z weselem chcemy kolędować i małą Jezusowi serca ofiarować. A zatem prosimy, niech każdy posłucha i w radosnym nastroju nie nadstawi ucha. Uczcimy pieśniami i swymi sercami Boga między nami. Już wszystkie światła pogasły i w lesie śpią zwierzęta. Już wszystkie głosy ucichły, to noc zaczęła się święta. Nim dzieciom odpocznie. Lecz nie smućmy się, że trzeba tylko do żyweczka.
zabierzemy swoje święto. Miłość ciągnąć. Niech wam Bóg zapłaci, goście nasi mili, żeście dziś Jezusa tak pięknie uczcili. Pokaz jasełkowy przedstawił również dzieci i młodzież z ośrodka dla niedosłyszących. Był zrealizowany w nieco innej formie niż tradycyjne przedstawienia jasełkowe. Zwłaszcza, że aby zrozumieć przekaz, trzeba było oglądać spektakl z uwagą, ponieważ poza przerywnikami wokalnymi wykonywany był w formie pantomimy. W przedstawieniu dzieci oraz zaproszeni goście zasiedli przy wspólnym stole, gdzie wysłuchali biskupa diecezji świdnickiej Adama Bałabucha, po czym wszyscy tradycyjnie podzielili się opłatkiem. Parędziesiąt książek i podręczników zasiliło bibliotekę przy Zespole Szkół Specjalnych w Wobrzychu. Zbiory przekazała placówce edukacyjnej poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Podopieczni szkoły podziękowali również licznym darczyńcom podczas specjalnych jasełek. Książki, ćwiczenia i podręczniki zasiliły zbiory biblioteki szkolnej, które przysłużą się uczniom podstawówki i gimnazjum. Dary pochodziły zarówno od instytucji, jak i mieszkańców Wobrzycha, którzy podczas świąt chcieli sprawić prezent podopiecznym szkoły specjalnej. Organizatorzy zapowiadają, że akcja zostanie powtórzona już wkrótce. Są to bardzo różne książki, czyli są to książki dla dzieci najmłodszych, piękne, kolorowe, z twardymi okładkami, pięknie ilustrowane, ale są też dzieci książki dla gimnazjalistów, czyli do angielskiego, do religii, takie już bardziej poważne książki, czyli właściwie mamy książki i dla jednej, i dla drugiej szkoły. Po przekazaniu darów dzieci, nauczyciele oraz przyjaciele szkoły zasiedli przy wspólnych stołach wigilijnych, by w rodzinnej atmosferze spędzić ze sobą czas oraz życzyć sobie powodzenia w nadchodzącym roku. To jest konkurs urządzony dla wszystkich dzieci, żeby im pokazać, jak powinny stoły wyglądać. Nie wszystkie niestety mają okazję to zobaczyć w domach, ale myślimy, że uczymy ich tego. Nauczyciele oraz podopieczni placówki przygotowali również specjalny program artystyczny. Jasełka były podziękowaniem dla wszystkich darczyńców, którzy pomagali szkole w mijającym roku.
Pierwszy etap remontu wiaduktu w Boguszowie Gorcach został ukończony ku uciesze mieszkańców i użytkowników drogi, która łączy dzielnicę Kuźnice z osiedlem krakowskim w Boguszowie. Mieszkańcy z niecierpliwością czekali na pozytywne zakończenie prac, ponieważ jest to najszybsze połączenie pomiędzy obiema dzielnicami Boguszowa, a jak dotąd wszyscy, zarówno zmotoryzowani, jak i piesi, musieli pokonywać znacznie dłuższą drogę do pracy czy do szkoły. Muszę powiedzieć, że od 1 grudnia już jest czynny przejazd przez wiadukt drogowy łączący ulicę Rejmonta z ulicą Kostecką. Tutaj w gminie Boguszów-Gorce, które łączy tak na dobrą sprawę dzielnicę Kuźnic z krakowskim osiedlem. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście dotrzymaliśmy słowa. Do 28 grudnia mówiliśmy o tym, że będzie uruchomiony tutaj przejazd przez ten wiadukt drogowy. Udało się go wcześniej zrealizować dzięki naprawdę dobrej współpracy z firmą Zakładem Inżynierii Lądowo-Wodnej JAS Kuźnic. Na pewno jest to inna firma niż ta, która poprzednio przystąpiła do wykonania tych robót i tak na dobrą sprawę, gdyby nie opieszałość firmy HECO z Włocławka, mielibyśmy ten temat zakończony do 30 listopada. Na pewno byłyby wszystkie te roboty wykonane. Natomiast muszę powiedzieć, że zaplanowaliśmy ten drugi etap remontu tego wiaduktu drogowego do końca, właściwie do 10 czerwca 2013 roku. W końcu coś się ruszyło. Moim zdaniem teraz to już całkowicie inaczej wygląda niż poprzednio, jak ten most wyglądał. Jeszcze parę niuansów, widać, że są jakieś dziury, to wystarczy tylko podłatać, zrobić i jeszcze kładka dla pieszych by się przydała, nie? To jest takie moje zdanie. Po samym ruchu, który tutaj widać, to znaczy, że to było potrzebne. Przez to, że ta droga jest teraz odnowiona między Kuźnicami, jednym mostem a drugim, to teraz większy ruch jest out, nie? Starostwo powiatu wałbrzyskiego, które zleciło remont wiaduktu, nie przewidziało natomiast nierzetelności firmy, która wygrała przetarg na roboty drogowe. Okazało się, że firma ta nie wykonała zadania i starostwo musiało wyłonić nowego wykonawcę, który ukończył zaplanowany etap remontu na miesiąc przed wyznaczonym terminem. Tym samym zleceniodawcy mogli dotrzymać obietnicy ukończenia remontu. Mimo przejezdności drogi przez wiadukt, remont nie został jeszcze ukończony. Muszą być wykonane jeszcze kładki dla pieszych, barierki oraz ma być położona nowa nawierzchnia asfaltowa. Tak jak wspomniałem, ten drugi etap jest planowany w 2013 roku. Będą tu wykonane i poręcze, będzie też wykonana kładka dla pieszych, jak również warstwa asfaltu. I to jest przewidywane, tak jak już wstępnie powiedziałem, do 10 czerwca 2013 roku. Z przykrością tylko muszę jeszcze raz potwierdzić to, że wykonawca, który przystąpił do wykonywania tych robót przy tym pierwszym etapie, okazał się takim wykonawcą, który był niesolidny. Czyli tak na dobrą sprawę, nie zawsze oferta, która jest najtańsza, jest ofertą najlepszą. Nierzetelny wykonawca pierwszego etapu robót, z którym zerwano kontrakt, będzie musiał zapewne wypłacić starostwu wysokie odszkodowanie. Oczywiście wyliczyliśmy już w tej chwili te kary, które powinien zapłacić wykonawca, który odstąpił od wykonania akurat tych robót. Na pewno spotkamy się w sądzie. Całość prac ma zostać zakończona do końca pierwszego półrocza 2013 roku. Czy tym razem obejdzie się bez komplikacji? Okaże się już wkrótce. Programowanie robotów, budowa bolidu formuły, obsługa najnowocześniejszej aparatury optycznej czy animacja obiektów przestrzennych. W takich zajęciach uczestniczyli uczniowie szkół zawodowych podczas pobytu w Politechnice Wrocławskiej. Młodzież skorzystała z oferty naukowej uczelni wyższej w takich branżach jak mechanika, mechatronika, informatyka czy budownictwo. Wyjazd na uczelnię wyższą możliwy był dzięki projektowi Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku 2, prowadzonemu przez Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Politechnika Wrocławska również w absolwentach szkół technicznych i zawodowych upatruje swoich przyszłych studentów. Ta młodzież jest częściowo już przygotowana również do właśnie zakresu tej wiedzy, podstawowej wiedzy technicznej. Również mają częściowo doświadczenie zawodowe, które nabyli właśnie na warsztatach, które są w szkołach prowadzone jako normalne zajęcia dydaktyczne, czy poprzez jakieś praktyki w firmach. Więc to przychodzi młodzież, która już ma troszeczkę większą wiedzę techniczną niż młodzież po szkołach ogólnokształcących.
Uczniowie szkół zawodowych mieli okazję obserwować pracę najnowocześniejszej aparatury wykorzystywanej przez specjalistyczne ośrodki na całym świecie. Maszyny zostały w dużej części zakupione dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej lub sponsorowane przez liczne zakłady z regionu, które zatrudniają absolwentów Wrocławskiej Politechniki. Parogodzinny program zajęć praktycznych i laboratoryjnych przeprowadzony był w sposób przystępny i atrakcyjny. Czyli realizowanych jest z wielu dziedzin, między innymi z programowania robotów, z wykorzystaniem sterowników PLC, z wykorzystaniem szybkich kamer, z wykorzystaniem kamer do termowizji. Młodzież badała zjawiska fizyczne oraz zmierzyła się z problemami związanymi z takimi dziedzinami jak energetyka, mechanika czy medycyna. Mogła sama zaprogramować specjalnego robota, przenieść mimikę twarzy na wirtualny obiekt, który animowała na komputerach, dowiedzieć się, na czym polega wyświetlanie filmów w technologii trójwymiarowej, czy obserwować budowę bolidu formuły, który tworzą studenci. Uczniowie odwiedzili także zakład pojazdów samochodowych i silników spalinowych prowadzony przez Wrocławską Politechnikę. Mamy tutaj trzy laboratoria. Laboratorium silnikowe z hamowniami silnikowymi, gdzie można zmierzyć moc samego silnika, zbadać paliwa różnego rodzaju, systemy oczyszczania spalin, katalizatory. Mamy tutaj drugie laboratorium typowo pojazdowe, w którym uczniowie mogą zobaczyć, jak bada się samochód, czyli jak się bada rzeczywistą jego moc. Nie taką, która jest wpisana w dowodzie rejestracyjnym, ale taką, którą naprawdę posiada pojazd. I trzecim laboratorium, które mieli możliwość zobaczyć uczniowie, jest laboratorium badań emisji, w którym uczniowie mogą zapoznać się z tym wszystkim, właściwie ze sposobem oddziaływania samochodu na środowisko naturalne. Zajęcia prowadzone były nie tylko przez wykwalifikowaną kadrę akademicką, ale również przez samych studentów, którzy aktywnie uczestniczą w programach uczelni wyższej. Była to także okazja do zaprezentowania efektów pracy kół naukowych działających przy Politechnice Wrocławskiej. Tak? Co się stało, Azor? Okej, dobra. Sorry, to są jego zajęcia. Będę się odzywał jego obroty. I raz, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem. Raz, to dobra, Azor, pokażę, jak się wracamy. Raz, trzy, cztery, pięć, siedem. On mi się bardzo podobał. Ludzkość przeżyła już tysiące przepowiadanych końców świata. O tegorocznym, wyznaczonym na 21 grudnia, od wielu lat mówiło się jednak najgłośniej. To właśnie tego dnia w przesilenie zimowe kończy się kalendarz Majów. Według niektórych zakończenie trwającego 5125 lat cyklu w majańskim systemie długiej rachuby zwiastuje przebiegunowanie Ziemi o skutkach, jakie znamy choćby z zainspirowanego przepowiedniami filmu Rolanda Emmericha 2012. W roku 2012 ludzkość stanie w obliczu zagłady. Trzęsienia Ziemi o niespotykanej sile i ogromne fale zniszczą naszą cywilizację. Europa i Ameryka Północna przesuną się do strefy polarnej. W apokalipsie zginie prawie cała ludzkość. Oto przepowiednie Majów i Egipcjan, potomków legendarnej Atlantydy pogrzebanej pod biegunem północnym. Postanowiliśmy zapytać Wałbrzyszan, co oni myślą na temat końca świata. Dla mnie to jest parodia w ogóle, to co nie ludzie mówią. To. Że go nie będzie. Na pewno? Na pewno. A ty? Ja nic nie myślę. Co ja myślę o końcu świata? Jak będzie, to będzie, przyjdzie. A będzie, czy będzie? No ja wiem, czy będzie. Tam. Sądzimy, że go nie będzie. No. Czyli będziemy dalej żyć, tak? No oczywiście, że tak. No, to jest niemożliwe, no, żeby tak z dnia na dzień coś takiego... Nie wierzymy. Nie wierzymy w to. Absolutnie. Ja nic nie myślę. Ja jestem długożytny, bo jestem z lipca 17 i będę... Mama żyje już 90 lat. I ja nie myślę o tym, że ja będę wytegł, tylko najmniej. Ale... Zobacz, to nic nie by tego. Dopóki żyjemy, to będziemy żyli. A jak my nie by tego, no co zrobimy? Ach, nic nie myślę. To nieprawda jest. Czyli Majowie się mylili? Tak, to no, może coś tam wskazuje na to, ale na pewno nie będzie końca świata. Przepraszam, myślę, że nie będzie końca świata, nie teraz. W ogóle bez komentarza. Chodź.
Nie, na pewno go nie będzie. Majowie się mylili? Proszę? Majowie się mylili? No skoro odwołują, to chyba się mylili. Niestety, trzeba wszystko szykować na święta. Nie wiem jeszcze. Nic nie myślisz? Odnowa? Nie. Majowie się mylili? Nie. Będzie ten koniec świata, czy nie? Nie. A co myślę, że wielka jedna bzdura chyba to będzie, co? Majowie się mylili? Jak? Majowie się mylili? Majowie się mylili, no pewnie, że tak, no bo jak miał być jakiś koniec świata, to chyba by coś nagłaśniali w tej telewizji, nie? A tak teraz się śmieją z tego, nie? W sumie w reklamach, nie? Nic nie myślę. Myślę, że nie będzie końca świata. Majowie się mylili? W tej chwili nie. Czyli majowie się mylili? Myślę, że tak. Mam nadzieję. Jak będzie, to będzie, trudno. A majowie się mylili z tym, czy jednak co? Ciężko powiedzieć. Będzie czy będzie? Nie będzie oczywiście. To jest pic na wodę, fotomontaż. Nie podoba mi się na przykład to, że ludzie, którzy wymyślają, którzy projektują reklamy, oczywiście to wykorzystują, naiwność ludzką. Do tego nie dojdzie. Nawet w wiadomościach ostatnio widziałem, że nie ma żadnych wskazówek, nie ma nic ze strony, żadnego zagrożenia ze strony Słońca, asteroidów i innych różnych dziwnych, nadprzyrodzonych rzeczy. Ja nie wierzę w koniec świata. Co, mam, co może być, jaki może być koniec świata? Ja się dzisiaj położę już. No. Jak to może być? Ja tego nie rozumiem, tego końca świata. Co? Anomalie pogodowe mamy? No mamy. Dziwne zresztą. Od jakiegoś czasu. Kataklizmy są różne, no, ale końca świata na pewno nie będzie. Nie wierzę w to. Także nie ma takiej opcji. Jutro wstaniemy, tak jak jutro wstajemy do pracy, tak jak dzisiaj wstali, będziemy się wszyscy dobrze czuli i będziemy dalej robić to, co robiliśmy. Także marne szanse z tym końcem świata jest to. Prestiżowa i historyczna już impreza Bal Sportu powraca do Wałbrzycha. Już 8 lutego dowiemy się, kto okazał się zwycięzcą podczas uroczystej gali, która będzie miała miejsce w hotelu Maria. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Tygodnik 30 Minut, Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej, Akademicki Związek Sportowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu oraz portal skibasport.pl. Bolącą sprawą dla środowiska sportowego był brak tego balu sportowca. Idea jest taka, żeby go przywrócić, ponieważ jakoś brakowało chętnych, więc zebrało się tak kilka osób, które lubiły chodzić, chodziły i czują potrzeby środowiska. Historia balu sportowego sięga połowy lat 60. Najpierw impreza odbywała się przez dekadę w restauracjach w centrum miasta. Później została przeniesiona do nowo wybudowanego wtedy symbolu Wałbrzycha, hotelu Sudety, gdzie gościła przez następne 20 lat, a goście wprost wyrywali sobie wejściówki. W latach 90. odbywała się na przemian w hali sportowej przy ulicy Ratuszowej, w Szawińskim Teatrze Zdrojowym oraz w Ośrodku Sportu i Rekreacji, by w końcu trafić do hotelu Maria. Po rocznej przerwie ta prestiżowa impreza powraca. To właśnie internauci, widzowie i czytelnicy wybiorą laureatów i zwycięzców tego wydarzenia. Będzie wybór najlepszych, najpopularniejszych sportowców regionu wałbrzyskiego, najlepszego trenera, najlepszego sportowca studenta i najlepszego działacza. Można będzie głosować w formule SMS-owej na wyznaczone przez kapitułę osoby w poszczególnych kategoriach. W kapitule tego wydarzenia zasiądą Jan Zwierko, Tadeusz Pogorzelski, Bogdan Skiba, Kazimierz Chrapek i Jan Jędrasik. Więcej informacji już wkrótce. W Galerii Wiktoria odbyła się świąteczna zbiórka krwi oraz świąteczny dzień dawcy szpiku kostnego. Od godziny 11 do 18 wszyscy, którzy zdecydowali się na oddanie krwi, mogli to zrobić na specjalnie przygotowanych leżankach. Dodatkowo chętni mogli zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego. Przyznam, że jestem mile zaskoczony, ponieważ Wałbrzyszanie naprawdę nie zawiedli. Dużo Wałbrzyszan przyszło w porównaniu ze statystykami z innych akcji. Mamy już 20 ponad osób zarejestrowanych, właściwie dokładnie 25 osób zarejestrowanych, które oddały krew i mamy już też prawie 50 dawców szpiku kostnego. Są to bardzo duże liczby jak na taką akcję.
Inicjatywa została podjęta i przygotowana przez Fundację Prawno-Pedagogiczną DAR przy współpracy z Dolnośląskim Centrum Krwiodawstwa i Kryolecznictwa w Wałbrzychu oraz Fundacji DKMS. Większość osób nie trzeba było przekonywać, że krew jest bezcennym darem. Krew jest potrzebna, ponieważ krew ratuje bardzo ludziom życie i krwi nie można kupić w aptece, tak jak każdy inny lek, który dostaniemy receptę od lekarza i pójdziemy do apteki i sobie kupimy. Tylko krew jest darem, który jeżeli ludzie nam nie pomogą, nie będą oddawać krwi, wtedy po prostu nie ma szans na to, żeby uratować życie. Dlatego bardzo jesteśmy wdzięczni, bardzo dziękujemy ludziom, którzy są tak dobrzy, przychodzą i wspomagają innych ludzi, ratując życie, to znaczy pacjentów. Przy większości tego typu akcji nie obyłoby się bez udziału wolontariuszy. Według mnie wolontariat daje dużo satysfakcji z tego, że możemy bezinteresownie pomóc innym. I jest to taki też sposób na poznanie siebie, na poznanie swoich granic, tak? Znaczy można też rozwinąć swoje zainteresowania poprzez wolontariat i można pomóc innym. Podczas akcji ponad 30 osób oddało swoją krew, która będzie wykorzystana do pomocy ludziom m.in. poszkodowanym w wypadkach. Z kolei około 50 osób zadeklarowało się jako potencjalni dawcy szpiku kostnego. Artur Mazurkiewicz został wybrany nowym przewodniczącym Sureckiego Związku Pracodawców. Zastąpił na tym stanowisku Janusza Seńczuka, który sprawował kadencję nieprzerwanie od 12 lat. Organizacja, która buduje relacje pomiędzy środowiskami biznesowymi oraz wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, wkroczyła w trzecią dekadę swojej działalności. Uroczystość 20-lecia miała miejsce w monumentalnych salach Zamku Książ. Podczas okrągłego jubileuszu wybrany został nowy zarząd Sureckiego Związku Pracodawców. Przewodnictwo w organizacji przejął Artur Mazurkiewicz, który upatruje już nowych wyzwań, jakie stoją przed związkiem. Przypuszczam, że związek będzie bardziej widoczny na zewnątrz, będzie się angażował w sprawy samorządowe, a przede wszystkim korzystał z doświadczeń z konfederacji, do której należy, czyli Konfederacji Pracodawców Polski Lewiatan. Korzystał z tych doświadczeń, które wypracowali sobie na polu rządowym, czyli wpływania czy opiniowania pewnych uchwał i przenosząc te doświadczenia na pole samorządowe, bo wydaje mi się, że można je przenieść i można z tego bardzo mocno korzystać. Podczas 20-letniej działalności Sureckiego Związku Pracodawców organizacja była blisko takich wydarzeń jak wejście Polski do Unii Europejskiej czy jej prezydencja w unijnych strukturach. Opiniowała również zmiany w kodeksie pracy, a także wspierała rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Organizowaliśmy różne konferencje, spotkania, organizowaliśmy szkolenia, dawaliśmy możliwości spotkania z ludźmi z tak zwanej górnej półki w Polsce, którzy mogli przybliżyć naszym pracodawcom to, co dla nich było najważniejsze w okresie restrukturyzacji i przebudowy przemysłu. Rolą Sudeckiego Związku Pracodawców przez dwie dekady stała się również integracja środowisk biznesowych, propagowanie lokalnego patriotyzmu oraz etyki wśród przedsiębiorców. Podmiot nawiązał również współpracę z czeskimi sąsiadami, analogicznymi organizacjami w Europie oraz instytucjami z regionu. Zawsze możemy liczyć na współpracę z Sudeckim Związkiem Pracodawców. Zresztą tutaj pan Tadeusz Hoczej również jest członkiem, kiedyś był przewodniczącym Powiatowej Rady Zatrudnienia, więc mamy okazję wymieniać się różnymi spostrzeżeniami zarówno z obszaru rynku pracy, jak i biznesu, przedsiębiorczości. Podczas jubileuszu 20-lecia opowiadano o historii Sureckiego Związku Pracodawców. Wyróżniono także osoby, które angażowały się w działania organizacji, jak Henryka Bochniarz, szefowa Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, czy założyciele Sureckiego Związku Pracodawców Sławomir Hunek, Anna Dynowska oraz Tadeusz Hoczaj. Smacznego na pierwszym ognisku w Śródmieściu z okazji niepowtarzalnej daty 12. Inicjatywa zimą, ale dzisiaj jest taki jeden dzień szczególny, który zdarza się raz na 100 lat. Trzy takie same liczby w dacie, czyli 12. Nikt z nas nie dożyje następnego takiego dnia i z okazji takiego dnia Rada Wspólnoty Samorządowej Śródmieście oraz ja chcielibyśmy po prostu ten dzień jakoś utrwalić w pamięci mieszkańców Śródmieścia. Stąd ten pomysł, żeby w tym dniu zorganizować ognisko. Okay.
Spotkanie dla mieszkańców, żeby mieszkańcy przy ognisku mogli się spotkać, zjeść kiełbaskę, napić się gorącej herbaty, powspominać. Mamy również różne niespodzianki, tańce z ogniem. Będą wyświetlane przeźrocza, zdjęcia mówiące o końcu świata, bo dosyć tak głośno w tej chwili się mówi, że koniec świata się zbliża, więc różne jeszcze niespodzianki mamy i z tego powodu właśnie dzisiaj się spotkaliśmy. Pierwsze ognisko w rynku, można powiedzieć, w Śródmieściu. Podsumowanie tygodnia to już wszystko. Na nowe, najciekawsze informacje z naszego miasta zapraszam już w poniedziałek. Do zobaczenia.